Strach tu łowić, chłopie! Ty się schowaj, bo to cię zje! Uwaga, uwaga! Mamy zacząć! Teraz tam jest pełno rzęsy. W tamtym miejscu, gdzie jest ten płotek, wcześniej żeśmy łowili, naprawdę było bardzo fajnie. No teraz to wygląda tak, widzimy, woda delikatnie płynie, ale mocno zarośnięte. Byłoby bardzo ciężko tutaj łowić. Natomiast chłopaki mówią, że no można łowić tutaj z tego ala mostu, że to no takie, wiecie, niby zabudowanie. Z mostów nie powinniśmy łowić, ale tutaj lokersi mówią, że cały czas łowią. Gdańskie, nie wiem, przepisy są troszeczkę bardziej łagodne, no bo nastawione po prostu na ludzi, bardziej takie ludzkie. No, miejmy nadzieję, że coś w tym jest i będzie ryba. Miejscóweczka fajna, zobaczcie, mamy tą lilię wodną, tak? Dobrze mówię, to jest lilia czy... Kapelony. Kapelony. Już masz jakiś zaczep, o żeż ty. Dobra, tam pod mostem podejrzewam, że będzie dosyć głęboko. Tutaj mamy płytko, zresztą widać to dno, pomimo tego, że przejrzystość jest słaba. Jak oceniasz tą miejscóweczkę? No też dobra miejscówka, właśnie dużo drobnicy się czai w tych grążelach. Także jeśli mamy jakieś spady z grążeli na głębszą wodę, to ten drapieżnik lubi sobie tam stać i zapolować. Mówisz drapieżnik, czyli jak, na jaką rybę możemy się tutaj nastawić? Szczupaczek, okoń. Czy to, że jesteśmy teraz w sezonie letnim i jest 25 stopni, to no, dużo na naszą niekorzyść działa? Działa na niekorzyść, ale mogą być takie okna również typowo braniowe. Jak jeszcze z zaczepami? No bo tutaj widzę, że troszeczkę tego zielska jest. Jak to wygląda z innymi zaczepami, jakimiś, nie wiem, kłodami, deskami zatopionymi? No to jest Motława, więc tutaj można wszystko wyłowić. Możemy wyłowić od jakichś majtek, po jakieś siatki, po jakieś, nie wiem, różnego rodzaju... Maseczki. Właśnie, maseczki, nie maseczki, dokładnie. Także no niestety to jest zmora, nie? Mhm. Że nie wiadomo co ludzie wyrzucą gdzieś tam na wierzch, czy do wody, czy to gdzieś tutaj na ulicę, to wiatr zdmuchnie i od razu jest w wodzie, nie? Jarek, ty mówisz jakieś zaginione osoby, że ktoś no, wyłowił? Był taki rok, wiesz, że w krótkim czasie wyciągnięto tutaj zwłoki na Motławie, jedne, potem drugie. Pierwszą osobą była chyba jakaś staruszka, która była szukana już od dłuższego czasu. Mhm. Druga osoba... Chyba młodsza, z tego co pamiętam, pisano o tym gdzieś to na Facebooku, też były takie wiadomości. Prawdziwe niestety. Aha. Byliśmy tutaj na zawodach Władek Team, Jarko. Jak oceniasz ogólnie tą miejscóweczkę? Wiesz co, tu pamiętam kiedyś jakieś okonie połowiłem, jakieś sandacze. Tutaj koledzy się też boleń trafił, połowił stamtąd. Jakieś takie dziwne przynęty typu wirujący ogonek na przykład. No tutaj myślę, że im później, tym lepiej by było, wiesz? Warto by było tutaj zostać do ciemnego i cały czas mam nadzieję, że ta ryba się jeszcze ruszy, że to nie jest optymalna pora. No zobaczymy, jeżeli Rafał tu nie będzie miał brań, to znaczy, że nie jest dobrze. Most kamieniarski, słuchajcie, fajna miejscóweczka. Tam jest bardzo fajny uciąg wody, ona leci w tą stronę. Natomiast mamy troszeczkę tego zielonego. Ja w zeszłym roku łowiłem bardzo fajnie z drugiej strony tego mostu. Zresztą mieliśmy zawody Władek Team i największa ryba, z tego co pamiętam, została właśnie wyciągnięta, zobaczcie tam. Tam, gdzie jest taka siatka wsadzona, żeby właśnie ludzie nie chodzili. Tam wcześniej nie było tej siatki. No i mogliśmy sobie troszeczkę połowić. Nie było też tego zielonego, tej takiej rzęsy wodnej i naprawdę było bardzo przyjemnie. Zresztą zobaczcie jak tutaj jest zielono, stoi dużo rybki, mam nadzieję, że to jest tutaj widoczne. Zobaczcie, są też większe okazy. Bardzo, bardzo ciekawa miejscóweczka. Myślę, że tutaj jakby nawet zarzucić. Dobra, słuchajcie, powiedziało się A, trzeba powiedzieć B, spróbuję tam zejść. Może się jakoś da. No chyba się da. No. O! Coś tam się, zobaczcie, ruszyło. Faktycznie, może tutaj coś być. Nie za bardzo wiem, jakby tam... Spróbuję to zeskoczyć. Okej. No dobra, jestem tu. I teraz spróbujemy tutaj coś złowić. idę dociec. Z mostu widać, że te rybki stoją, wiesz, jest fajnie. Nie, no tu też jest fajnie, bo tutaj właśnie ten cały... A, jest, siedzi, ładnie. No jest. Panie, cóż, no co ty gadasz? Ale kaban. Ale kaban. Uj, zobaczcie. No takiego małego twisterka, zobacz. Mówię, małe. Przytrzymaj. Małe daje rybę. Małe, ale wariat. No, będzie w panierce. Poszedł. Okej, pięknie. Dobra, Rafał, co ty o tej miejscówce powiesz? Jesteśmy pod mostem, wylądowaliśmy pod mostem. To źle brzmi, nie? Nie, miejscówka fajna, bardzo płytko, więc tutaj mamy no może z metr wody, ale to jest fajne miejsce, ponieważ jest przeciąg z głębokiej wody na to płytkie tutaj. Na tym kanale, tak zwanym stepce, no tutaj nie ma więcej niż 2 metry, także fajna miejscówka, zwłaszcza latem, jak widać, o, małe spławy rybek, a za tymi małymi rybkami również i duże. No właśnie, duże, czyli jakie? No jakie? Okonie można trafić tutaj też 30, można trafić 20, a można trafić 10 cm, wszystko w zależności jak ten okoń tam płynie. A oprócz okonia damy radę złowić białoryb na gumkę? Tak, jak najbardziej. Tutaj częsty przyłów jest wzdręgi, jazia, także kleń trafia się również rzadko, ale trafia się. Myślisz, że jest szansa? O, masz? Było. Nie, jest. I zobacz. Kolejny okonek, no taki sam gdzieś jak ten mój, nie? Co no, przed chwilą? Teraz masz na jakąś... malutką obrotóweczkę, zeróweczkę z chwościkiem. Także może i wzdręga, może i okonek, może jazik, może klejnik. Zobaczymy. Bo to odcinek morski, czyli morze. Ale fajnie się ginie to wędzisko. A nie boisz się, że to wędzisko ci strzeli? Nie, jest bardzo giętkie, także całkiem ładny. Tak, i jak staczek. Ubarwiony ładnie, nie? Coś tam krąży. Oby większy. Szukaj mamy. Syneczek. Dobra, ale zobacz, jesteśmy tutaj od 5 minut i zobacz, jest okoń za okoniem. No jest, ale ten załykał. Ale damy radę. Od czego to ciekawe, są z drugiej strony mostu wody. Szczypczyki, zawsze szczypczyki. Nie chcemy kaleczyć ryby. O, cyk, o. I po sprawie. No dobra, Michu, a co z drugiej strony mostu? Cisza. No most ma, nie wiem, 10 metrów szerokości, 15 i z drugiej strony w ogóle. Tak, nie pukają. Ale tu jest mega wszystko zarośnięte, to tak jak na środek Gdańska, to rewelacyjne miejscóweczka. No i zaczep. Zobaczyć kawałek dalej, podejście do wody. No my już też idziemy, poczekaj, bo on tylko ma zaczep, wiesz, ściągnie to i idziemy. Nie, dalej do wody, bo mi szkoda. Mówisz, chcesz wchodzić do tego bagna? A, będę wchodził. Delikatnie, bo delikatnie, ale... To będę... trzymaj kamerkę. Nie, poważnie, może tam coś nagrasz. Będzie ciekawie, ręcz już jest włączony. Możesz, wiesz, nagrać tą rzecz, jak ona wygląda właśnie od tamtej strony. Od dołu. A mało. Uwaga. Cześć. Mamy zaczep. Taki na ten, na ekran. Dobra. O, teraz mogę tu, o, jakiś białoryb. Nie widać. Strach tu łowić, chłopie! Ty się schowaj, bo to cię zje! I co? To jest dobra miejscówka? Myślę, że tak, ale nie o tej porze roku. Aha, a na kiedy? Za dużo turystów. No ale oni tutaj, wiesz, na dole jest całkowicie cicho, nie? Tam ich nie słychać. Tak, ale widzisz co się dzieje, zobacz ile zieleniny, także bardzo ciężko trafiać w punkt, bardzo dużo zaczepów. Wczoraj byłem tutaj wieczorkiem, złapałem tylko 3 właśnie uklejki małe, konia 0. Nie wiem, gdzieś się pochował chyba. No ma gdzie się schować, bo tu się mega zawęziło, tam kiedyś łowiliśmy, ale to wszystko się teraz no zazieleniło mocno, nie ma co ukrywać. Tam dalej w oddali mamy też taki pomost metalowy, to jest dobra miejscóweczka? Bardzo dobra. Ostatnio tam złapałem 3 duże oksy na blaszkę mepsa. I tam pójdziemy za chwilę. Do następnego odcinka, cześć!